Mamy święta, czas, który kojarzy się najbardziej z przeżywaniem go z rodziną, w rodzinie. A co z księżmi? Gdzie księża spędzają święta? No ci, którzy mogą w rodzinie. Zakonnicy mają taki zwyczaj, że jednak w tej wspólnocie rodzinnej, zakonnej to robią. Natomiast w naszym duszpasterstwie jest tak, że ja spędzam w tym miejscu, w którym jestem związany na co dzień, wśród moich chłopców, którzy przebywają w tym zakładzie dla nieletnich i tam z nimi spędzam Wigilię, ale potem udaję się do rodziny. Także ta rodzina też dla nas ważnym jest elementem, no bo jednak tworzymy coś, co jest takim ważnym punktem odniesienia i bycie w rodzinie, jeśli jest to oczywiście możliwe i odległość pozwala, bo też trochę to jest na wariata, tak? Bo to czasami plebanijna wigilia, potem domowa i potem szybko powrót na pasterkę. Jest czymś takim, co ja czasami sobie zadawałem pytanie, trochę umęczony jestem tym, tak? Mhm. I teraz to jest też ważne, żeby w tym się też nie zagubić, bo jednak to jest bardzo ważny czas. Mhm. Tak mnie też zastanawia, czy właściwie takie święta powinniśmy przeżywać z rodziną, w rodzinie, czy może dla rodziny i pozorów? No najgorsza wersja to jest ta ostatnia, prawda? To jest też takie pytanie, które gdzieś często sobie też patrząc na różne sytuacje życiowe zadaję. Co to się takiego w nas dzieje, że my mamy takie poczucie obowiązku na ten jeden dzień wspólnotowości, że jak gdyby próbujemy coś jak gdyby udawać. Masz takie wrażenie, nie? Znaczy mam takie poczucie, że na ten jeden dzień mówi się o tym, że to jest magia tego dnia, ale mi się wydaje, że to jest raczej magiczne myślenie, że na ten jeden dzień uda się zażegnać wszystkie spory, wszystkie niesnaski, jakie są w rodzinie. Sam widzę chociażby po swoim przypadku, że no nie zawsze tak jest i nawet jeżeli to się udaje, to z tego powodu właśnie nie jest to dzień spokojnego przeżywania święta, tylko raczej dzień pełen napięcia, w którym wystarczy dosłownie iskra, żeby doszło do jakiejś eksplozji. Więc zastanawiam się, czy warto się tak męczyć. Znaczy warto w takim znaczeniu, że ja bym chciał wierzyć w to, to jest takie też nasze marzenie, że taki dzień, który będzie dobrze przeżyty, może być początkiem czegoś nowego i innego. I ja bym chciał to wierzyć, że ktoś, kto doświadczy dobrej magii, tej dobrej magii, tego nawet nie magii, bo mówimy o magii, to znaczy magia to jest coś, co jest jakoś takie nienaturalne. Przecież to jest bardzo ważne wydarzenie, Bóg staje się człowiekiem i jeśli ja w to naprawdę uwierzę, że On stanie się człowiekiem w moim życiu, że ja doświadczę Jego obecności, to chciałbym, żeby za tym poszło również przemiana mojego życia. Natomiast jeśli się tak nie dzieje, no to staje się to jakimś wybrykiem nienaturalnym codzienności, dlatego my się wtedy źle czujemy. My jesteśmy trochę zniesmaczeni tym, że można coś udawać, że można białym obrusem przykrywać różne niedopowiedzenia, żale, trudności. I też często te Wigilie są takie trochę sztucznawe, boimy się ich, wstydzimy się ich, nie chcemy ich, uciekamy. To jest bardzo ważne, dlatego też nazywanie pewnych rzeczy wprost, w tych życzeniach, które też są często bardzo pobieżne, takie trochę nie wiemy, co mamy powiedzieć, prawda, jest bardzo ważne, ale znowuż to się musi zacząć ode mnie, że ja bym chciał, czy chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu blisko siebie. A więc i blisko Ciebie, w prawdzie. No ale to jest bardzo trudne, dlatego że mam wrażenie, że nie wystarczy do tego tylko jeden dzień, w którym wszyscy uwierzymy, że nagle coś się zdarzy, tylko wymaga tak naprawdę przygotowania dużo, dużo wcześniej, aby ten dzień nie rozpoczynał jakiegoś nowego rozdziału, tylko żeby był może raczej zwieńczeniem jakiejś pracy, którą wykonaliśmy wcześniej, starając się pogodzić, zażegnać pewne spory, przygotować się. Jedna idea i bardzo dobra, ale druga idea może być taka, i to może w kontekście życzeń też, spróbuj przeżyć ten dzień tak, czy spróbuj zaangażować się w ten wymiar wiary, który jest bardzo ważny dla nas, tak mocno, żeby Twoje życie się odmieniło. Jeśli miałbym, bo chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie też zakończyło się też życzeniami, życzyć sobie, Tobie,
życzyć Państwu, to chciałbym, żeby ten dzień był takim początkiem wewnętrznej przemiany, która pozwoli Ci zmienić swoje życie, bo taka jest istota właściwie świąt Bożego Narodzenia. Jeśli uwierzymy w to, że Bóg przychodzi, by pomóc nam przeżyć ten czas życia ziemskiego, bo staje się człowiekiem i odmienia historię po to, żeby nam było łatwiej, to mam nadzieję, że te święta za każdym razem, bez względu na to, ile razy nie były przeżywane tak, jak powinny, to za każdym razem do końca naszych dni będą nam przypominały o tym, że jest szansa, żeby po tych świętach człowiek był inny. Życzę Państwu, żeby to Boże Narodzenie, ten czas Bożego przyjścia, czas Bożej obecności był czasem przemieniającym, kruszącym wszystkie mury, nie zapominającym o tym, co było trudne, złe, ale na tym, żeby budować coś o wiele bardziej piękniejszego. Warto przeżyć tak ten czas i tego życzę w tym świątecznym czasie obecności Boga pośród nas.